Jak co roku w miastach województwa śląskiego 6 stycznia zorganizowane zostaną orszaki Trzech Króli. W Katowicach orszak zacznie się formować o godzinie 13:30 przed archikatedrą Chrystusa Króla. Następnie przejdziemy ulicami Powstańców, Lompy, Jagiellońską, Wita Stwosza, by powrócić już do wnętrza katedry i tam oddać pokłon i hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Nowością jest to, że będziemy w tym roku właśnie oddawać pokłon wewnątrz katedry. Z kolei w Bytomiu wyruszą aż 3 grupy. Początek orszaku o godzinie 14:30. Jedna rusza z Placu Akademickiego, druga z Placu Sikorskiego, a trzecia z ulicy Krakowskiej. Wszystkie te 3 grupy schodzą się na rynek o godzinie 15:00. No i tam pod sceną będą jasełka, koncert, no i wspólne kolędowanie i śpiewanie pastorałek. Świętować będą także w Tychach. Tam orszak rozpoczyna się o godzinie 12:45 przed kościołem świętej Marii Magdaleny. Królowie będą, jak to zwykle w Tychach bywa, konno, nie zabraknie także bryczki. Następnie przejdziemy przed Teatr Mały, tam odbędzie się scena dworu Heroda. Wszyscy w wielkiej procesji z tradycyjnym smokiem i w strojach. Stroje można pobrać od godziny 10:00 w Marii Magdalenie. Przejdziemy następnie na plac Baczyńskiego, tam odbędzie się scena Aniołu Pańskiego oraz scena walki dobra ze złem. Później orszak wróci na rynek przed kościół, tam odbędzie się koncert kolęd i pastorałek.